Przede wszystkim z tej strony Reju, witam was w kolejnym 13 odcinku z gry Counter-Strike 2 na moim kanale. Dzisiaj zagramy sobie, mam nadzieję, chyba ostatni, przedostatni mecz w odcinku odnośnie tego zdobycia naszego całego łupu. Bo jak to już zrobię, to zaczynam nagrywać kolejne inne następne filmy z innych gier. Taki sobie założyłem dzisiaj plan dzisiejszego dnia. Także słuchajcie, lecimy z 13 odcinkiem, klikam graj. Powiem, że bardzo bym chciał ten łup zdobyć i patrzcie, jaką rangę kurde mam. W ogóle ta ranga, aha, telefon się ładuje, nie mam jak sprawdzić tej rangi. To jest ranga, jeśli się nie mylę, albo dwa kałachy, albo chyba ten szeryf, czy coś takiego. Nie wiem, nie będę tutaj wymyślał, udawał, że wiem, bo nie wiem. Dlatego sprawdzę to sobie, myślę, na spokojnie w później, albo następnym dopiero odcinku. Dobra, lecimy. Tu już nie będę cięcia robił. Zobaczcie sami, jak tutaj mi raczej wylosuje. O, widzę, że jakiegoś typa jednego nie ma, chyba nie kliknął. Chyba nie zdąży, chyba będzie problem. Cięcie będę musiał mimo wszystko chyba zrobić. No tak, czyli robimy cięcie i... O, albo czekajcie, albo nie, może za drugim razem. O, i mam jeszcze ostatniego typa. No i się udało, słuchajcie, cięcie nie robię. Co tu robimy? Ancien banujemy i Anubisa banujemy, bo po prostu tych map nie chcę. Chociaż Nuka oni nie chcą. Ancien został. A ja Ancien ta w ogóle nie umiem, nie? Anubis też nie umiem, ale Ancien dla mnie to jest czarna magia. Dobra. Może być overbass tym razem, co? Dla odmiany. Widzę, że rangi są takie, że może pójść dobrze. Przynajmniej tak wydaje się obecnie teraz. Zbanuj trzy mapy. O! Inferno! No i bierzemy overpass, dawaj. I mamy overpassa, słuchajcie. To bierzemy sobie stronę chyba terrorystów, tak? Nie, dobra, oni wybierają. Jaką będziemy mieli? Czyli mamy terrorystów. No to muszę powiedzieć, że dzisiaj może być bardzo fajny odcinek na nowej mapie, także będzie fajnie. Dobra, mamy rozgrzewkę, nagrywanie włączone. Wszystko jest, kurde, mać się oblałem trochę wodą, tak patrzę na nagraniu, czyli wszystko jest dobrze. Wszystko jest dobrze. Możemy lecieć w kierunku rozgrzewki. I słuchajcie, mamy odcinek 13. W ogóle bardzo jestem ciekaw tego, czy dziś jakby się udało wygrać, to się uda tutaj to wszystko fajnie zdobyć, bo powiem, że bardzo jestem ciekawy, jaki łup się wylosuje. Ostatnio, już o tym mówiłem w poprzednim chyba, poprzednim na pewno, ale chyba w trzecim, czwartym odcinku sam mówiłem wam, że miałem sytuację, gdzie zarobiłem sobie 300 zł dzięki CS-owi. Normalny 300 zł na gry miałem, wylosowało ze skrzynki, z losowania skrzynkę CS2, no i dzięki temu się fajnie udało coś tam zarobi, dlatego jestem po prostu ciekawy, czy uda się na przykład wylosować coś takiego znowu, nie? Albo jakiegoś fajnego skina, albo coś, no. Jestem po prostu zaciekawiony tym. Dobra. 3, 2, 1, lecimy. Wodę mam przygotowaną, kawy już nie piję dzisiaj, bo by było źle. O, i patrzcie, mamy aż 362 punkty za wygraną. Także to już jest konkretna liczba w kierunku 11 tysięcy punktów. Ciekawe, 11 tysięcy punktów, ile to jest jaka to jest ranga, ale dobra, miesza z tym. No i słuchajcie, możemy atakować. Tylko teraz pytanie, gdzie idziemy? A czy B? Chyba pójdziemy na B, co? Ja prowadzę. W sensie ja jestem najbliżej, to może za mną pójdą, co? Tak? Idą za mną, dobra. Czyli ja poprowadziłem tą drużynę, mam nadzieję, że dobrze. I... Chociaż... Nie będę rushował, nie. A to mogę szybko wyrwać bardzo. Dlatego to by tam spokojnie. O! Nie ma szans! Coś tam po noga dostał, ale my to źle zrobiliśmy, ty! Koślawo wciul! Ale bez sensu. Także widzę, że początek 13 odcinka jest na overpassie całkiem, nie? Jest 2 na 3, czego my jesteśmy w dupie. Tutaj chyba czai. Dobra.
ale go dorwałem. Także co moje, to moje. Jeden, trzech. Aha, tak to wygląda. Trzech zdjęliśmy, a ten tutaj zdjęli nas po. Dobra. Okej. Okay. Co teraz kupujemy? Boże, kochany. Powiem, jak to człowiek, tak człowiek wejdzie do tych gier, zwłaszcza do CS-a, to się rozgada, gada. To potem już na ten trzeci, czwarty odcinek jest taki. Już leci, słabo się robi. Nie wiem, czym tak mało, ale dobra. Lecimy tak, z Glockiem, nic nie kupujemy. Więc prowadźcie wy, bo potem będzie na mnie. Nie będzie na żółtego tym razem. Widzę, że oni digle mają. Ja digle nie umiem grać, ale dobra. Pójdziemy Glockiem. O! Tutaj patrz. Tamo. Tam mi słychać. I tam chyba podsadzić, pamiętam, jakoś tutaj. Jaki to ma celownik malutki, nie? Zobaczcie. No, oni zrobili wjazd P, MP9, także nie ma co się dziwić, że przegrywamy. Ale no, dwa odcinki udało się wygrać. Ciekawe, czy będzie do trzech razy sztuka. I się, wiecie, uda nie wygrać. Nie chciałbym, żeby tak było. Temu MP9 się dał, dobra. Dobrze, ma 100 HP. A ten jaki ma celownik, ty patrzcie. Jakby celownika nie miał, ma kropeczkę taką czarną albo zieloną. Jakieś takie, ja pierdzielę. Ktoś takim w ogóle umie grać. Może jakąś rodzicuś ma inną, ale kto wie. O. Mago. Ja co się mówię, lepiej ja się niech nie odzywam, bo zawsze jest potem na mnie i potem zawsze to idzie w odwrotnym kierunku, w odwrotną stronę niż bym chciał. Dobra, mieliśmy dwie rundy, przepraszam. Eko? Chyba, tak? No teraz możemy coś kupić, myślę, że chociaż te galiry, dobra, galira weźmy. I jakaś taka przewaga może być większa, chociaż dzięki temu. Idziecie? Sobie dropią. Jest 2-0. To może być mecz przegranych. Dobra, nieważne. Myślę, że się da, ale się nie da. Nie będę próbował. Tutaj drop, mój byle. Ajajajajaj. Bierz tą bombę. Ty to pój na chuj, liż to drop. Spasimy. Się boję, że tutaj wyjdzie, niech tam. Dziękuję. Tam poszli. Tutaj wyjdzie, tak go. Oj, tu mogę dostać strzała, patrzcie. Jest go z sniperką. Dobra, dwóch. Mam dwóch. Kurwa, był trzeci, ale za mało go wystawało. O, jak ładnie nasi wyrywają. Słuchajcie, może taka być sytuacja, że przegramy niestety. Ale i tak jak przegramy, to chociaż ten wskaźnik, ten pasek tego PD, tego tutaj to się tak powiększy, nie? Dobra, ja mam bombę. Mają tak, dobra, to co wyszedł jeden z nas? Nie. No to może Kałacha. No bo co robić mam? Dobra, bierzemy Galira. Galir jest spoko. Lecimy. Castro zostało, słuchamy się. Jest przewaga w tej gotówce na później, także nie schodzić poniżej 2000 kasy. No i jeszcze nie raszować i bardziej płynnie grać niż na jakiegoś partyzanta, nie? To chyba mnie słyszą, nie? Jak tupie. No, spal się. A może zachodzi typ. Dobra. Ja mam bombę. Ejku. Chodź teraz. To jest mgła. O, mi się kichać chce, ty. W takim momencie. Widział mnie.
Ja pierdzielę. No to będzie chyba faktycznie mecz, który przegramy i się niestety cofnę w twojej randze. Ile tam było za przegraną? Ile minus było? Wiem, ile było na plusie, 300 ileś, ale... Aj, dobra. No i tak mam 2000, może być. Nie? Może być. Czy sobie fleszyka kupię? Bo czemu by je? Dobra, to może na A co? Na B w sensie. Nie mówcie, że nie WP już mają. Przejebane. Aha. Aha. Czyli tak gramy. Zielony. Chyba ruski, więc wszystko jasne. Pięć do zera. No ten odcinek może nie być taki wesoły jak dwa poprzednie, co tak fajnie szło. Ale może się odpalimy, kto wie, no. Niech tak się stanie, nie? Co tu mają? Ten ma WP. Trzeba mieć go na oku, bo jak ma WP spanie, to ja biorę, nie? Ten ma tak. Dobra, ryzyko. Bierzemy Galira i lecimy. Granatów nie kupuję, chociaż... Chcesz, teraz żałuję, ale dobra, już. To by się wracał. No. Okej. Dawaj, łeb. Ale tu ci... No. Open door. No. Hello? M4 mam, ale jaja. Mam czwórkę. Wychylać? A jest tam jeden tylko. Mamy tą rundę, ty. Mamy tą... Dostał. Jeszcze jak bombę zaplantuje, mamy kasę dodatkową. Super, słuchajcie, morale pewnie wzrosły. Dobra, granat. Boże, łeb nie boli. Granat dymny. I tak lecimy. Ten AWP to ma AWP? Ma? Ma AWP, dobra. A dwóch AWP ma, dobra. No, lecimy. Ku zwycięstwu. Się schodzi, żeby tak. O, właśnie tak. Tu pewnie chyba gość będzie strzelać. Zrobię tego. Fuj. Nieważne, nikt nie widział. To się wytnie. O kurwa. O, dobra. Widzieliście to? Widzieliście chyba, nie? Tu jest typ u góry. Noc mnie swędzi, boże, kichać mi się co jest? Jakaś alergia. Dojadę go, mam go, to jest mój. No rusz! Ja pierdolę. Ile mam? Ej, ale mi się podoba. Dobra, słuchajcie, się odpalam teraz. Może dzięki temu M4 jakoś tam pocisnę to fajnie, dobra. Co możemy kupić? Jakie zakupy tu możemy poczynić? Myślę, że błyskowy to kupimy. I tyle chyba, nie? Kasy mam aż 8600, także mam w zapasie. Patrzcie, jaki mam zapas kasy w ogóle, nie? Mamy całą drużynę, 2 do 5. Tak, ugrajmy chociaż na remis, nie? To będzie też dobrze. Tam idą, oni za mną poszli. Ja sobie idę znowu w tym miejscu, bo to jest jakieś miejsce, co mi się podoba. I to się fajnie schodzi. Teraz po cichutku. Jak to się to rzuca?
O, tak się rzuca. Widziałeś to? Ty tam nie wchodź. Być może zrobiłem głupotę, ale... Ale... Aha, tam są. Wiesz? Pana na dzień bój. To jest czyste. Ten AWP. On jest groźny. Tam plantuje. A to rura. Kazu. Tu się wychodzi? Teraz pytanie, czy... Czy robię dobrze? Dobra. Mam M4. Mam M4, nikt mnie załatwił. Chyba mnie gość nie słyszał. Dobra, czyli poszło dobrze. Bomba wypierdno. Bomba leży. Bierzemy teraz to. I... Mołotowa. Może się uda. Powiem wam, że takie emocjonalne mecze to... Mam 10 tysięcy kasy, o kurde. Ty, ale to M4 to ja mogę teraz pocisnąć nieźle. No, co ty zielony robisz, no? Pierdole. Wszystko ja muszę. Tutaj ich postraszymy trochę. Niech tam myślą, że niby wchodzimy. A tam są... Babiki. O, w dupę je... Kurwa jebana, nie mogę. Nie mogę. Klucz. Dobra, wróciłem. Musiałem sobie zrobić okrążenie wokół stołu, żeby te emocje ostudzić. Niczym kot po kuwecie. No i teraz tak. No, co tu mamy? Ten tutaj pali ziemię. Ten tutaj też się załączyć chce. Okej, okay. Jest jedyna... Ja to widziałem. No ale trudno. I tak nieładnie poszło. Walczyli do końca, dzielnie. Może być. Ten Mr. Toxic. To widzę, że on tutaj jest nieźle odpalony. Jest 3 do 6. Kurde, ta przewaga tych trzech. Co teraz wziąć? Może... Dobra, idziemy za drużyną. Kupmy sobie też AK. Bierz tą bombę. Ode mnie przeklętą. I idę ich postrasić na B, chociaż widzę, że oni ze mną pójdą. To czyli nie, czyli wchodzimy faktycznie. Mogą skrócić. Jest typ. No, wojna. Aż mrużę oczy, jakbym naprawdę strzelał. Dobra. Zapuszczał kanał. No. Co tak się dzisiaj stresuje tą grą? Niepotrzebnie. Równowaga, feng shui. Okej. Chyba mnie nikt nie widział, nie? Dobra, to ja się... Ale ładnie było. Ale zobaczcie, zostało nas trzech, ale Mr. Toxic, czyli ten co prowadzi, jest, żyje, także może nas wszystkich rozwalić. Kogo to był strzał? Temat sto... Ładnie go tam z błotem rozsadził. Dobra. Może dajcie mi
już wygrać. Kamizelka z hełmem oczywiście, bo czemu kupam choć bez hełmu, nie? I tym razem idę inaczej. Kupuję sobie SG, bo mam ochotę. Po prostu. Mam nadwyżkę kasy, to... Albo nie, wiecie co? Ja oszczędzę na gratach. Nic nie kupię z gratów. Zostawmy te pieniądze, a tylko idę z SG. Bo i tak te graty rzucam... Wiesz, wiecie o co chodzi. Wyrzucam mi po prostu tego i nic z tego nie mam. Oj, tu skrócić, tu skrócić, tu, czekaj. Tu jest typ. O Boże. Dobra, ten Igy dobrze gra do tego momentu. Ja myślałem, że wiecie, tego na prawo strzela, tu się okazuje, że on drzwi otworzył i skrócił, ale dobrze zrobił ten z drużyny przeciwnej. Wziął mi zaskoczenie, także dobrze zagrał. A tu N2 kałachy te same. Ty, te same z naklejkami nad tymi samymi. Ten ma nóż. Też ma K. Co on, też ma ten niebieski? To mu zabrał albo coś. Co, ja mam takie kropeczki, te celowniki? Co jest z tym CS-em? Ja chyba jak grałem w CS-a, tak nie pamiętam, że takie coś było. Może jakaś moda weszła na te celowniki, nie wiem. Każdy chce mieć malutki celownik, kropeczkę, bo czuję się pro dzięki temu, wiecie. I te sprawy, no nie wiem, ale... Za Chiny ja bym nie umiał takim celownikiem strzelać. A może się po prostu mylę. Dobra, nie ma co gdybać, nie ma co... Wiecie. Każdy gra jak lubi, ważne, że mu dobrze idzie. A tą rudę mam naszą. I tak, bo już trzech na jednego i tak mam bombę podłożą, także... Jest super. Mamy ile minut nagrywania? Mamy 23 minuty nagrywania równe. Super, muszę powiedzieć, że te odcinki idą dzisiaj, płynnie, z samego rana. I dzisiaj musiał jeszcze właśnie nagrać o Lorda Wiedźmina, bardzo bym chciał, kurde, powiem wam, bo jest to super. No i chcę w końcu wdrążyć na swój kanał filmy z nowej serii Pogadajmy, czyli będę po prostu omawiał gry, które po prostu ukończyłem, przeszłem, czy to prywatnie, czy to z wami na kanale, czy w przyszłości na transmisjach żywo. To będzie taka nie recenzja, tylko taki po prostu moja opinia, szczera. Jakie są wady, zalety na przykład. I się tam będę, takie będzie to, można powiedzieć, podcast. I to będzie fajna opcja do wygadania się, do pogadania i tak dalej. No i jeszcze vlogi musiał zrobić, ale to... To jak się... Jak skończę z tym tłem do tego, bo... To mi na pełny full HD ekran nie pozwala kamera nagrywać, bo takiej nie posiadam po prostu. Aha, no widzicie? Tutaj pierdolę głupoty swoje, a tu się okazuje, że trzeba się... Ale w flaszczykiem bym dostał. Dobra. Ten dostał z drużyny przeciwnej. Ja dostałem. Ale ja dostałem tak naprawdę przez swoją... Nie uwaga. O, jak ten wyrwał ładnie. Banan. Banan. Okej. Kurde, bym zagrał w takiego... Zagrał w taką grę Metro, Stalker. Zagrałbym, naprawdę. Bardziej bym zagrał w Metro. Pamiętam, że Metro 2033 i 2000, Boże, Last Light w wersji Redux przeszłem na 100% i to była mega dobra gra. A Metro Exodus posiadam, grałem chyba przez godzinkę i super gra, ale po prostu czasu nie miałem, żeby się tym zabrać. Ale kiedyś myślę, że ukończę, bo gra się zapowiada naprawdę bardzo fajnie. I się udało remis zrobić. Super. Bardzo dobrze. Teraz mam drugą połowę, tak? Ile mam tego? No patrz, to piszę. Przegrany mecz, 0 spadek. To jest jakiś błąd, ale ja mam jak wygram, to jest 362. Boże, dajcie wygrać. Jezus Maria. Ja bym był w szoku, gdyby udało się mi, takiemu graczowi zwykłemu, dzielnemu graczowi CS-a, że tak mogę powiedzieć, wbić globala jakimś cudem. Jakby to się okazało prawdą, o, nieźle by było. Znaczy, nie ma opcji, ale gdyby, nie? Nagle pojawia się global. Nie! Ło!
монстр. Tu się wceluj, tu się wceluj, aha. Jezus. O, jak dobrze. I tam jeszcze masz jednego, o. No i prowadzimy, słuchajcie. Teraz możemy się... Myślę, że nasza drużyna może się fajnie odpalić, dzięki czemu możemy tą grę wygrać. Boże, jakby się udało wygrać trzy razy z rzędu, to byłoby super, tylko właśnie się obawiam, że jak i tak wygramy, to i tak będę się to zrobić jeszcze jeden odcinek. Ja już 4 godziny nagrywam chyba. Czy 3? Non stop, jednym ciągiem. Nawet przerwy miałem także. Że jeszcze się w ogóle na nogach trzymam, to jest ten MP9, lecimy. Tago. Wydałem się z kasy. Oj Boże. Lecimy tędy. Dawaj. Będzie akcja. Ja tutaj skrócę. Wchodzą tu. No. Ja pierdolę. Też niby. To był Polak? Bo jak posłyszałem, weszli B. Nawet jedziemy. Nie, to jest... Nie monster. To nie Polak. Co ty robisz? Ty, on się w ścianę gapi. Ale tak go ładnie zdjął pomarańczowy, także... I wyszedł z gry. Ja laga jakoś miał. Ale mu dobrze szło. Bardzo ładnie. Idealnie się czasowo zgrał. Boże, śnieg za oknem. I przerwa mamy znowu w techniczną, no nie mówcie. Dobra, słuchajcie, no to... Przerwa, nie? Dobra, wznawiam nagrywanie. Bo właśnie typ przybył, doszedł, znowu jest w naszej grze. Także bardzo fajnie sobie już kupiłem podczas waszej nieobecności. Zestaw do rozbrojenia, kalzelkę z hełmem i M41S i zostawiłem sobie, Boże, 12 1250 kasy. Lecimy na AB. Lecimy na B. Robić śmierć, pożogę, rozpierdzie totalny. Chyba. I tu się teraz na spokojnie wceluję, nie będę skracał jak głupi. Tylko zrobię o tak. W sumie zła, za pozycja. Tutaj wolę chyba być. O, chyba poszli właśnie. No i po co? Chodź tu, nie skracaj. Tam pilnuj. No. Mit jest. Tak. O Boże. Szariki. To szarik powiedział? Szalik? Nieźle. Za 4 pancerni? Long. Gdzie? I to lety i long. Zostało... Dwóch, tu jest typ? Nie, przecież często nabierałem. Bardzo dobrze. Long class. No weź nie przepuść. O Boże. Aha, no dobra. Kurde, zobaczcie, tak przegrywaliśmy, mieliśmy taki... Słaby wstęp, a już jest 9 do 6. Odpukać, nie? Bo ja ostatnio wiecie co było. Jak oglądacie poprzednie odcinki, powiedziałem tylko, że wygrywamy. Przegrywaliśmy z automatu wszystkie następne rundy. Ale tak się udało fajnie przynajmniej na końcu wygrać. Dobra, kupiłem sobie graciki, wstawiłem sobie 3100 kasy, więc jest ok. Tym razem idziemy na Tamo. Tam gdzieś to się w ogóle to miejsce nazywa. Tu gdzie są te schody. Tamo zrobię tak, żeby się bali, żeby widzieć, że tam coś się dzieje. Albo wiecie co innego, zrobię tak. Ale to spieprzyłem, ty. O Boże, ale się zawiesiłem. Dobra. To lecimy tędy szybko. Ale dostał po nogach. Jest. Pierto, miała, moja. Tym razem ja rozbrałem bombę. Ale ładnie się udało. Dobra. Tak, po noga dostał nieładnie. Miał MP90, dobra. Kamzelka, tym razem co mam? To mam, to bierzemy sobie flesza i gracika, żeby było równo, żebyśmy mieli cały komplet.
Lecimy. Kasy mam 6350, także super. No i zrobię to samo, wiecie? Pójdę znowu tam, zaatakuję przez te schody, zrobię tego, znaczy zrobię tego flesza, pójdę przez schody i może się uda wygrać. Dwóch poszło na B. Chyba człowiek coś tam patrzy za koszami. Kapsli szuka chyba. Wchodzą tu. A widzisz ty, widzisz. Jak ładnie. No. Nie wiem co ja chciałem zrobić tym smokiem, ale chyba przez chwilę pomyliłem smoka z flashem. No niestety, prosem nie jestem. Co tu mam dalej? Czego mam tutaj typa? Ten jest tutaj, tam się strzelają. Ten tutaj, snajper. Okej. Ten idzie tam, ten tu idzie tu. Kurde, dajcie wygrać, jeszcze tylko 3 wygrane, nie? I mamy to. No cholera jasna, żeby mi się to nabiło, no. I że tu nie pokazuję expa, nie? Na przykład nie wiem. Jedna wygrana i masz tyle. O, dostał, przepraszam, nie pokazałem wam tego. Ale dostał, ty tu wjechał na B. I już wyjechał, jeszcze gratem go dobili. Bardzo fajnie. No i co możemy dalej zdziałać? Tu widzę, że ma... Co on rzucił? O, jaki digiel ładny, ty, jaki biały. Dobra, bierzemy to. Mam tyle kasy, to ja wezmę sobie auga. I z kasą lecimy, tam, tracimy ten na punkt B. Razem z drużyną. A ogiem jeszcze niedawno nie strzelałem, więc może akurat uda się jakąś fajną akcję zrobić, to użyję tej, to użyję auga na miniaturkę. Tak czasami robię, że używam na przykład nietypowych broni, nietypowych, różnych broni, żeby te miniaturki się w jakiś tam sposób różniły. Co ja zrobiłem właśnie? Dziecko. Tam jest bomba. Tam jest bomba. Widzimy dziecko, krasny dzień. Nie chcę. Toalet jeden. O Boże święty. Nie będę bronił punktu. Nie będę. Jeżeli nie atakują A, nie? Jestem tutaj sam. Dobra, to idę im pomóc. Pomóc. Kurwa, i sam zostałem, ja pierdolę. Szybko poszło, nie? No niestety. Ale tak nie miałem żadnych szans, bo przewaga była zdecydowanie za duża. No ale przynajmniej tam, nie wiem, może jakiegoś mu strzała jednego dałem. Bierzemy sobie teraz to, co teraz oni ten biorą. Wszyscy poszli wydaje się z kasy, no to wiecie, co też tak zrobię. Biorę M4 i biorę tylko granacika. Lecimy na B, tutaj dołem. Żeby tylko życia nie stracić. Tutaj widzę, że tam jest jakiś skrót. Co tam umożliwia szybciej, że dotrzeć? O właśnie, nie? Dobra, jeden leży. No. Short, pacjent. Spinuj. Tu będzie. Tu. No. Ale go tam poturbowali. A są w potrzasku jest ten typ. Gdzie on jest? I gdzie on jest? Tam? Tak. Tak szybko poleciał, nie? Skubaniec. Ale udało się wygrać. Została nam jeszcze tylko jedna. Mołotow tam był. Została tylko jeszcze jedna runda, także słuchajcie. Idziemy na... Full ryzykujemy, żadnej broni nie kupuję innej, w sensie pistoletu, tylko biorę moją M4, błotnisty, bardzo ładny, fajny skin, jeden z tańszych, polecam. Lecimy tym razem na B, przez schody, smoka, flash rzucam tam, gdzie zawsze rzucam.
żeby tam je oślepić, jak będą wchodzili. Troszkę tam ich może parę sekund przetrzyma, że tak mogę powiedzieć. Tutaj właśnie o cyk. I szybko tu. Może. Dziecko i mit. No to jest. Long was można. Tam są, to wiecie co? Ja od tyłu pójdę. Nietypowy sposób. Nie tupni. Może się uda, ty. Jak to się uda? Szary last. No naprawdę. Dzięki mnie się udało. Dobra, słuchajcie. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że teraz udało się nabić tą skrzynię, ten łup. Zobaczymy. Nowa ranga, w sensie nabił się bardziej. A masz na plusie 362. Ile mam tego? Jeszcze brakuje mi? Powiedzcie mi, że jeszcze tylko jedna wygrania, albo w sumie deadmatch mogę dwa rozegrać i będę mi to miał. Dobra, słuchajcie. Myślę, że jeszcze jeden odcinek zrobię. No i będzie fajnie. Tak, słuchajcie, dziękuję za oglądanie, trzymajcie się do następnego. No i cześć!